Ręce do góry. Urząd Bezpieczeństwa. Towarzyszu kapitanie. Kto was tu wezwał? Czterech zabitych. Kierowca, kasjer, strażnik i Willem Foll. Znany jako rzeźnik. Znaleźliście coś, co mogłoby nam pomóc? A pozwoliliście? Witam serdecznie, Błażej Hratkowicz. Zapraszam na kolejny program z cyklu Kino Mówi Operatorzy. Dzisiaj obejrzymy film W cieniu Dawida Ondrzyczka. Moim gościem jest Adam Sikora, operator, reżyser i autor zdjęć m.in. właśnie do filmu W cieniu. Dzień dobry. Co zadecydowało przede wszystkim o pańskim wyborze zawodu operatora? No to skomplikowana ich historia. Znaczy rozpoczynałem od malarstwa. To była taka pierwsza moja podstawowa pasja i byłem bardzo głęboko w tym zanurzony. Potem w konsekwencji trochę tego malarstwa pojawiła się fotografia. Potem ta fotografia bardziej rozwinęła się w coś takiego samoistnego. No i w pewnym momencie pojawiła się refleksja, co dalej. No i uznałem, że być może właśnie film. Chociaż miałem z tym ogromny problem, bo byłem bardzo związany jednak z obrazem statycznym, a kino, jak ktoś powiedział, jest królestwem ruchu. Jest królestwem ruchu, miałem ogromny problem, więc jestem takim bardziej może statycznym jednak operatorem. Tak, rzeczywiście, kiedy czyta się recenzje filmów, do których robił pan zdjęcia, bardzo często to jest przywoływane, że praca kamery jest bardzo statyczna i raczej polega to na kompozycjach przed kamerą. Tak, tak. No jest część takich filmów, które oparte są na takich statycznych obrazach. To na pewno jest Wojaczek, Angelus. Ale myślę, że też są filmy, które operują ruchem, jak chociażby ten film, który zobaczymy dzisiaj. Takim bardzo specyficznym ruchem, ruchem, który odwołuje się w ogóle do estetyki kina noir, bo to, gdy rozmawialiśmy z Dawidem Ondrzyczkiem o tym filmie, to bardzo silnie Dawid podkreślał, że chciałby właśnie ten film utrzymać w takiej konwencji, a konwencją między innymi tego kina jest to, że kamera jest bardzo często w takim spiralnym, dosyć powolnym, ale jednak ruchu. Ale też z konwencją filmu noir, w której rzeczywiście w cieniu jest utrzymane, wiąże się na przykład światłocień. Tak, to jest taka druga podstawowa cecha tego kina noir, że to kino jest oparte na dosyć dużym kontraście oświetlenia i dominuje czerń. I te partie, które znajdują się w świetle, są partiami, które są znacznie mniej wypełniające kadr, także ten film jest dosyć filmem chyba ciemnym, mrocznym. No jeszcze bardzo tutaj ważna była sprawa koloru i Dawidowi bardzo zależało na tym, żeby ten film, pomimo że jest realizowany w kolorze, żeby był monochromatyczny, żeby był pozbawiony intensywnych barw i to, że udało się to zrealizować, to już jest niewątpliwie nie tylko zasługą moją, ale głównie scenografa, który fantastycznie przygotował wszystkie obiekty zdjęciowe, które właśnie były pozbawione takich wyrazistych kolorów i pani kostiumograf, która również pomogła nam w tym, bo wszystkie kostiumy również nie zawierają w sobie zdecydowanych jaskrawych kolorów, tylko utrzymane są w takiej monochromatycznym walorze. Najczęściej mówi się o współpracy operatora z reżyserem, ale tak jak pan teraz wspomniał, dla operatora równie kluczowa jest współpraca z kostiumografem czy ze scenografem. No tak, bo te osoby, czyli operator, scenograf, kostiumograf, one jakby tworzą tą warstwę wizualną, prawda? Jakby tylko w porozumieniu bezpośrednim pomiędzy tymi autorami przestrzeni filmowej, no może dojść do pełnego wyrażenia i do takiego jednorodnego wyrażenia przestrzeni, do tej jednorodności plastycznej obrazu filmowego, o których tutaj wiele mówił Jerzy Wójcik i o której Jerzy Wójcik też pisze w swoich pracach teoretycznych. Czy praca Jerzego Wójcika, zarówno praktyczna, jak i teoretyczna, stanowiła dla pana jakikolwiek drogowskaz w pańskiej edukacji czy drodze twórczej? No ja myślę, że ogromny. Po pierwsze to spotkanie z Jerzym Wójcikiem w szkole filmowej, bo Jerzy Wójcik wykładał na czwartym roku studiów i to była taka właściwie puenta tych studiów i taka właściwie kondensacja tych studiów, bo po tym całym takim nauce technologii operatorskiej na wcześniejszych latach przyszedł taki moment na poważniejszą refleksję
nad tym, czym właściwie jest sztuka operatorska, na czym polega istota sztuki operatorskiej. I to były fantastyczne zajęcia, które jakby pomogły zrozumieć istotę tego zawodu. No i niewątpliwie doświadczenie zawodowe Jerzego Wójcika. To ja nieustannie też studentom swoim pokazuję takie filmy jak Popiół i Diament, czy Nikt nie woła, czy Matkę Joannę od Aniołów. No bo to są arcydzieła absolutne i to jest takie myślenie obrazem, które jest mi szalenie bliskie, bo bliskie jest mi myślenie takim obrazem filmowym nie jako wartością samoistną, jako wartością tylko i wyłącznie estetyczną, ale że obraz filmowy głównie jest tym czynnikiem narracyjnym, że on spełnia w filmie rolę budowania znaczeń, nastroju, klimatu, budowania emocji. W historii polskiego kina mamy bardzo dużo takich par operatorsko-reżyserskich. Pan zrobił kilka filmów z Lechem Majewskim. Jak wyglądała ta współpraca właśnie w kontekście tych inspiracji malarskich? Bo to też jest reżyser, który bardzo dużo ze swojego obrazowania filmowego bierze z malarstwa. Tak, ja myślę, że nie tylko z malarstwa, bo Lech jest niezwykłym erudytą, jest człowiekiem, który ma ogromną wiedzę na temat malarstwa, historii filmu. Także w tych początkowych filmach, takich jak telewizyjny jeszcze film Pokój Saren, czy później Wojaczek, to raczej nie odnosiliśmy się do tradycji malarskiej, co Lechu jakby pokazywał mi pewne filmy, sugerował pewne rozwiązania formalne w tych filmach. Także bardziej nawiązywaliśmy do tradycji kina niż malarstwa. Natomiast w przypadku takiego filmu jak Angelus, no to bardzo wyraźne były te inspiracje malarskie, ale nawiązywaliśmy do bardzo specyficznego malarstwa, bo do tego malarstwa prymitywistów śląskich i przez bardzo długi czas szukaliśmy takiego klucza, jak tę stylistykę malarstwa naiwnego, prymitywnego przenieść na strukturę filmową i przyznam, że długi czas nam to zajęło, zanim wypracowaliśmy metodę, która satysfakcjonowała nas. Z drugiej strony zrobił pan dwa filmy z Jerzym Skolimowskim. To chyba zupełnie inny temperament twórczy i zupełnie też w związku z tym inne wyzwanie artystyczne dla pana. No może właśnie paradoks, no na pewno inny, ale nie aż tak bardzo odmienny, bo pan Jerzy również jest malarzem, co jest bardzo ważne i to jest też bardzo ważna część jego życia. I gdy przygotowywaliśmy się do pierwszego filmu, który wspólnie robiliśmy, do Czterech nocy z Anną, to dużo mówiliśmy o malarstwie, ale też dużo mówiliśmy o muzyce. I to jest paradoksalne, ale pamiętam pierwsze nasze spotkanie z panem Jerzym. I pan Jerzy puścił mi utwór Coltrane'a i po prostu słuchaliśmy tego utworu. I gdy ten utwór się skończył, to pan Jerzy powiedział: tak, wyobrażam sobie obraz w naszym filmie. Myślę, że film, jego konstrukcja bardzo podobna jest do konstrukcji utworu muzycznego, bo też operuje czasem utwór muzyczny, więc w tym przypadku rytmem. Tak, tak. Z kolei Essential Killing Jerzego Skolimowskiego to chyba jeden z tych filmów w pańskiej karierze, w którym jest bardzo dużo ruchu. Tak, to jest chyba jedyny film, w którym jest aż tak duża ilość ruchu, no ale to wynikało z naszych refleksji przed filmem i wiedzieliśmy, że to będzie film niezwykle taki organiczny, dynamiczny, że ta praca kamery i tu fantastyczna praca kamery i szwękiera Rafała Paradowskiego, bo przyznam, że jest taki rodzaj filmów, taki jak właśnie Essential Killing, gdzie ogromną rolę odgrywa operator kamery, bo tak ja jestem tym tak zwanym DOP, tym głównym, natomiast Director cały of photography. Tak, los tego obrazu właściwie jest w rękach, w umyśle, w oku operatora kamery i tam było bardzo dużo ujęć z ręki, bo taką naszą zasadą było to, iż kamera nieustannie jakby opisuje ten świat poprzez tego bohatera. I również dla nas ważne było to, aby wyrazić takie pojęcie natury. To był film, który bardzo też był takim filmem, powiedziałbym, panteistycznym, bardzo takim skupionym na opisie natury. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu, zapraszam na film, a za tydzień na rozmowę o przyszłości sztuki operatorskiej, czyli o przyszłości kina w ogóle.